Cześć wszystkim, z tej strony Dawedos. W dzisiejszym odcinku film, bez którego Polska nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Nowego Roku. Mowa oczywiście o serii pod tytułem Kevin sam w domu. Pierwsza część powstała w 1990 roku i nosiła nazwę Kevin sam w domu. W rolę postaci Kevina wcielił się Macaulay Culkin. Następnie w 1992 roku powstała część Kevin sam w Nowym Jorku. Trzecia część tej serii jest już z innym aktorem. Z tego co kojarzę, ten film nosi nazwę Alex sam w domu lub sam w domu po raz trzeci. Następnie później powstał film z Kevinem i nosił nazwę Kevin sam w domu po raz czwarty lub sam w domu po raz czwarty. Seria filmów Kevin sam w domu towarzyszy nam już jakieś 20 lat i powiem szczerze, przez cały czas jest on emitowany, przez cały czas ponad 2 miliony Polaków go ogląda. Szczerze mówiąc, chętnie sam wracam do tego filmu i nawet jest on dosyć dobry. A co wy myślicie o tym filmie? Są tu może jacyś fani? Dajcie znać w komentarzu. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Lajkujcie, komentujcie. Do następnego odcinka. Cześć!